Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a z kodem Skydum 5% taniej, link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony Skydum i dzisiaj chciałbym Wam pokazać 10 zawodników bez potencjału w FIFA 09, którzy są teraz gwiazdami. Ten pomysł wziąłem z tego komentarza, a ostatni odcinek w tym stylu przyjęliście naprawdę fajnie i zostawiliście ponad 2200 łapek w górę. Fajnie by było to powtórzyć, albo nawet przebić, to w ogóle by było super. Tu macie jeszcze 5 najnowszych widzów i pomyślałem, że dawno nikogo nie zapraszałem na swoje odcinki, więc w przedstawianiu dzisiejszych zawodników pomoże mi Rafciu. Link do niego znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. I zaczynamy chyba od największej pomyłki moim zdaniem, czyli od Nzonziego. W FIFA 09 miał 50 potencjału i tylko 45 oceny ogólnej. A sami wiecie, jak wygląda to teraz. Francuz w FIFA 19 ma 82 oceny ogólnej. Ktoś może powiedzieć, że pomocnik Romy nie jest jakąś wielką gwiazdą, ale jest to tak duża pomyłka, że musiałem go tutaj umieścić. Kolejnym zawodnikiem jest Oskar, tutaj się zastanawiałem, czy go w ogóle umieścić, ale nikogo ciekawszego nie znalazłem i tutaj trzeba pochwalić jej, że potencjały u zawodników często przewidują, ale przejdźmy do Oskara, który w FIFA 09 miał potencjał oceniony na 75, a overall na starcie był oceniony tylko na 63, aktualnie ma 83 oceny ogólnej i w karierze według SoFIFA można go rozwinąć jeszcze do 84. Teraz mam jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie, czyli Kai Walker. Obecnie w FIFA 19 ma on 84 oceny ogólnej, a za czasów gry w Sheffield United nie wyglądało to za dobrze, ponieważ na starcie miał tylko 50 overalla, a jego potencjał był oceniony na tylko 71 i dopiero w FIFA 12 był bardziej doceniony i miał tego potencjału 84. Ponownie mamy obecnego gracza Manchesteru City, tym razem jest to Ilkay Gundogan, który ma bardzo podobną sytuację do Walkera, ponieważ też ma obecnie 84 overalla i w FIFA 09 też mocno od siebie się nie różnili, ponieważ potencjał mieli identyczny, a overall Niemiec miał tylko o 2 wyższy. Piątym zawodnikiem jest Nainggolan, Belg kiedyś miał tylko 49 oceny ogólnej i jego potencjał był oceniony na 61. Więc wielkiej kariery jej mu nie wróżyło, ale wiemy jak jest obecnie, w FIFA 19 ten zawodnik ma 85 overalla i od kilku lat w Ultimate Team ma jedną z ciekawszych kart w grze. Teraz zawodnik, który zmieniał narodowość w FIFA 09 był Brazylijczykiem, teraz jest Hiszpanem, chodzi mi oczywiście o Diego Costę. Zawodnik obecnie w Atletico Madryt ma 85 oceny ogólnej, a wcześniej potencjał miał oceniony na tylko 78, a jego ocena wynosiła dokładnie 70. Przed chwilą mieliśmy zawodnika, który zmienił narodowość, a teraz mamy zawodnika, który ze środkowego pomocnika stał się środkowym obrońcą. Azpilicueta, bo o nim właśnie mowa, w FIFA 09 miał 63 oceny ogólnej i tylko 67 potencjału, a obecnie jest oceniany na aż 86 overalla i ciekawe, czy jakby ciągle grał na środku pomocy, czy osiągnąłby taki sam wysoki poziom. Ponownie mamy zawodnika, który zmienił pozycję, tylko teraz jest to spora zmiana, ponieważ Jordi Alba, który kiedyś grał jako napastnik, gdzie wtedy miał tylko 57 oceny ogólnej i 67 potencjału. Widocznie na napadzie słabo mu szło, ale obecnie na lewej obronie jest jednym z najlepszych na tej pozycji na świecie i w FIFA 19 ma 87 overalla. I w dzisiejszym odcinku mamy polski akcent, jest to oczywiście Robert Lewandowski. Za czasu gry w Lechu miał 67 overalla i tylko 78 potencjału. Obecnie grając w Bayernie Monachium, Lewandowski wypracował sobie aż 90 oceny ogólnej i jest jednym z najlepszych napastników na świecie. A ostatnim dzisiejszym zawodnikiem jest Eden Hazard, który aż tak niskiego potencjału nie miał, ponieważ wynosił on 80, ale przy tym jak jest aktualnie oceniony, uważam, że jest to dość spora pomyłka, ale napiszcie w komentarzu, czy słusznie umieścili go w tym odcinku. Jeszcze na koniec dodam, że w FIFA 09 na starcie miał tylko 51 overalla. A to koniec dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli ktoś jest nowy albo jeszcze nie zostawił suba, niech zrobi to teraz, napiszcie czy chcecie więcej takich odcinków i oczywiście o jakiej FIFA mam zrobić ten film. A to by było na tyle, przypominam wpadajcie do Rafcie, zostawcie mu suba, mówi do Was Skydum, a więc na razie, cześć i czołem, yo!